Siemano, kolejny dzień, kolejne przygody. Dzisiaj jedziemy do Florencji. Zatrzymaliśmy się na parkingu. Dziś wyczytałem, że jest przed Florencją. Teraz musimy iść na tramwaj i tym tramwajem 20 minut będziemy jechać. Tutaj nas zaniepokoiła jedna sytuacja, bo samochód stoi z rozbitą szybą obok naszego, ale Ania mówi, że to jest chyba jakiś po wypadku z Albanii. Tu maska wniesiona. Nie, widać, że po wypadku, lampa zbita. Także my idziemy szukać teraz wejścia na tramwaj i jedziemy do Florencji. A nie chciałem do centrum wjeżdżać, bo tam problemy z parkingami, są jakieś strefy i tam się niepotrzebnie człowiek by stresował. A tak, tu akurat miejsce nam się trafiło i fajnie. No dobra, to idziemy na ten tramwaj. Tam mamy auto, a tutaj po lewej stronie już są tramwaje. Idziemy obczaić, gdzie tu bilety kupić. W ogóle chyba powinniśmy... A, zobaczymy. Dobra, idziemy tędy. Ale miejsce malutko, nam się akurat udało. Jak ślepe i kurze ziarno, jakby to pewnie powiedziała moja mama. Tak wyglądają automaty. Bilet kosztuje euro 70. Niestety nam nie chciał przyjąć gotówki i musieliśmy zapłacić kartą. Tam odjechał. Zabrakło nam dosłownie 30 sekund. Ale to nic. Teraz się zorientujemy w ogóle, gdzie my mamy wysiąść. Także przygoda z koszykiem przygód dalej trwa. Wbijamy się. Do tramwaju. Tutaj, no. Ale chłodno. Złapcie się, dobra? I będziemy jechać chyba gdzieś z 25 minut. Tutaj jest akurat wycieczka z Polski, więc pewnie wysiądziemy tam, gdzie on najbezpieczniej. I doszliśmy. Katedra Santa Maria. Robi wrażenie. Dobra, kilka fotek cykamy i lecimy dalej. I doszliśmy do kolejnego etapu naszej wycieczki, czyli Piazza della Signora. Tutaj możemy sobie zobaczyć repliki rzeźb. Zaraz gdzieś tu znajdę Dawida. Nice. Ludzi masa. Najbardziej oblegany posąg Dawida. Dobrze docięty. Nie, jeszcze by się przydało mu 10% zrzucić fatu. Panie złoty mnie. Ktoś z uciętą głową. Jesteśmy po Tebeki.
ostatni punkt na naszej wycieczce. Piazza Michelangelo czy Michelangelo, Michał Anioł, żeby zobaczyć ten widok na Florencję z góry. Czy było warto? Warto było. Warto było. 25 minut szliśmy, pot się leje z mojego czoła, ale było warto. Tam widziałem jakieś piwerko, chyba spijemy na prędkości, bo pić się chce. Człowiek nie wielbłąd. Chyba Florencja z tych wszystkich miasteczek, które odwiedziliśmy, dotąd najbardziej przypadło. No, tylko tak na szybkości to zwiedziliśmy, bo z dzieciakami trochę inaczej zwiedzanie wygląda. No ale i tak było fajnie. Gorąco, że szok. Dobra, idziemy kupić coś do picia, więc widzimy się chyba już na kempingu. Dzisiaj to był ostatni dzień w tym rejonie Włoch. Jutro jedziemy w kierunku Rzymu i będzie Pompeje, Rzym i Wezuwiusz. Także podsumowanie, nie? No, podsumowanie zrobimy wieczorem. Także nie wyłączajcie odbiorników. Stay tuned. Yo. Na zwieńczenie trudu Ambrozji. Jaka ulga. Najsik. Wieje, wieje. Idziemy na autobus i autobusem na stację kolejową i przesiadka na tramwaj i jedziemy na nasz parking. Mam nadzieję, że samochód jest cały. Boks dachowy, że nie został zerwany. To się okaże.